Znajdujemy się na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie, a konkretnie przed wejściem na centralny blok operacyjny. Dzisiaj pokażemy Państwu, jak wygląda droga pacjenta, który przyjeżdża tu na operację. Zapraszamy! Pierwszym przystankiem jest sala przygotowawcza, czyli niewielkie pomieszczenie znajdujące się w sąsiedztwie sali operacyjnej. Na sali przygotowawczej zadajemy pacjentowi szereg pytań. O imię i nazwisko oraz datę urodzenia, jaką operację ma przejść, czy jest na czczo, kiedy ostatnio jadł i pił, czy posiada protezę zębową, czy jest na coś uczulony, na przykład na leki. Te proste pytania zwiększają bezpieczeństwo zabiegu. W ten sposób weryfikujemy dane z dokumentacji medycznej oraz przygotowanie pacjenta do operacji. Kolejny krok to pomiar podstawowych parametrów życiowych. Na ramię pacjenta zakładamy mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, a na palec pulsoksymetr, który mierzy akcję serca oraz saturację, czyli wysycenie krwi tlenem. Podczas operacji większość leków, w tym znieczulających, podajemy drogą dożylną. Dlatego, jeśli pacjent nie miał wcześniej założonej kaniuli dożylnej na oddziale, to tak zwany wenflon zakładamy na sali przygotowawczej. Następnie przewozimy pacjenta na salę operacyjną. Sala operacyjna to pomieszczenie, w którym odbywa się zabieg. Znajdują się tutaj stół operacyjny, aparat do znieczuleń, wózek anestezjologiczny, czasami także sprzęty specyficzne dla konkretnych zabiegów, np. ramię C, którym wykonuje się zdjęcie rentgenowskie. Po przyjeździe na salę operacyjną pacjent przechodzi na stół operacyjny, sam albo z naszą pomocą. Następnie ponownie zakładamy pacjentowi mankiet do pomiaru ciśnienia, przyklejamy elektrody na klatkę piersiową do monitorowania pracy serca i podłączamy pulsoksymetr. Parametry życiowe monitorujemy przez cały czas, także po zakończeniu zabiegu. Podczas wykonywania wszystkich procedur informujemy pacjenta na bieżąco, co się dzieje i czego może się w danym momencie spodziewać. Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego składa się z dwóch etapów. Preoksygenacji i indukcji. Pierwszy etap to preoksygenacja. W czasie preoksygenacji podajemy pacjentowi przez maskę twarzową tlen. Pacjent jest w tym czasie przytomny. Następnie rozpoczynamy indukcję, czyli podajemy leki przeciwbólowe i znoszące świadomość. Zwykle mija kilka sekund, zanim pacjent zaśnie. W trakcie większości zabiegów, chociaż nie zawsze, pacjent jest intubowany. Czyli do dróg oddechowych wprowadzana jest rurka, która umożliwia oddychanie z pomocą aparatu do znieczuleń. Pacjent nie pamięta tej części przygotowania do operacji. Czasami korzysta się także z innych rodzajów znieczulenia, na przykład znieczulenia podpajęczynówkowego, które nie wymaga zniesienia świadomości. Wybór znieczulenia zależy przede wszystkim od typu zabiegu i indywidualnych uwarunkowań. Szczegóły omawiamy z pacjentem w trakcie konsultacji anestezjologicznej, która zwykle odbywa się dzień przed operacją. Gdy pacjent jest już znieczulony, operatorzy przystępują do przygotowania miejsca operowanego. Miejsce operowane jest dezynfekowane oraz zabezpieczane jałowym obłożeniem, co minimalizuje ryzyko zakażeń i zwiększa komfort pacjenta. Po zakończonej operacji, jeszcze na sali operacyjnej, przerywamy podaż leków usypiających i stopniowo wybudzamy pacjenta. Następnie jest on przewożony na tak zwaną salę wybudzeń. W tym miejscu, pod nadzorem pielęgniarek i lekarzy, pacjent stopniowo dochodzi do siebie. W trakcie pobytu na sali wybudzeń warto zgłaszać wszelkie dolegliwości. W razie potrzeby podajemy dodatkowo leki przeciwbólowe oraz zmniejszające nudności. Zazwyczaj po upływie około godziny, gdy stan zdrowia chorego na to pozwala, przewozimy pacjenta na oddział. Tu kończymy wspólną podróż po bloku operacyjnym. Bardzo Państwu dziękuję.